Hej, cześć, witajcie z tej strony z Masło, a w dzisiejszym materiale z cyklu Retro zajmiemy się iBookiem G4 od Apple'a, którego jakiś czas temu podesłał mi widz Wojtek, za co bardzo, bardzo dziękuję. Tak więc w dzisiejszym filmie w pierwszej kolejności sobie to cudeńko wyczyścimy, potem spróbujemy zainstalować na nim jakieś programy pokroju Photoshopa czy Final Cut'a, a na samym końcu w ramach ciekawostek spróbujemy odpalić na nim jakieś gierki. No i oczywiście odpowiem sobie na pytanie, czy na takim sprzęcie da się przeglądać współczesny internet. To, co my tutaj mamy, jest to Apple iBook G4, dokładnie 12-calowy model z okolic 2004 roku. I jako ciekawostkę dodam, że był to jeden z ostatnich iBooków, które Apple wypuściło, zanim przeszli na procesory Intela i zmienili nazwę na MacBook. Ale w pierwszej kolejności odpalmy go i zobaczmy, czy działa. Na całe szczęście sprzęt startuje bez problemu, co jest na pewno bardzo dobrym znakiem. Sprzęt jest sprawny, jak widać na załączonych ujęciach, ale moim zdaniem brakuje mu trochę błysku, więc w pierwszej kolejności pomyślałem, że nieco go wyczyścimy. Oczywiście szprej do czyszczenia i odpowiednia ilość izopropanolu była mi tutaj bardzo bliskim przyjacielem. Najpierw zacząłem od czyszczenia klapy laptopa, żeby zobaczyć, czy mój spray czyszczący da radę z takimi zanieczyszczeniami. I ku mojej radości okazało się, że sprzęt nie jest mocno porysowany i przy odrobinie cierpliwości klapa wygląda sporo lepiej. Boki laptopa też stosunkowo było prosto doczyścić, ale ponownie wymagało to trochę czasu. Czyszczenie samej matrycy było chyba najprostsze z tych wszystkich czynności, bo po zastosowaniu specjalnego środka do matryc wszystko wygląda dużo lepiej. Najwięcej zabawy, szczerze mówiąc, to miałem chyba z klawiaturą, która przez upływ czasu znacząco pożółkła. Na zabawy Retro Brightem nie mam wprawdzie czasu, ale za pomocą pałeczek i izopropanolu udało mi się doczyścić brzegi klawiszy. No i moim zdaniem w takim wydaniu sprzęt prezentuje się sporo lepiej. No taka wiecie, ślicznotka i takiego sprzętu aż się chce używać. No dobra, skoro sprzęcior jest już fajny i wyczyszczony, to pogadajmy o jego specyfikacji, z czym my tutaj pracujemy. Otóż jak mówiłem wcześniej, jest to 12-calowy iBook G4 z 2004 roku. I jak sama nazwa może sugerować, w tego laptopa mamy wbudowany procesor G4 architektury PowerPC, który był produkowany przez IBM. W tej konkretnej sztuce mamy procesor z zegarem 1,2 GHz, no i dla jasności też dodam, że był to procesor jednorodzeniowy. Standardowo ten sprzęt miał tylko 256 MB RAMu, ale ta konkretna sztuka ma RAM rozszerzony do maksimum, czyli została dołożona kość 1 GB, czyli w sumie mamy pojemność 1,25 GB pamięci operacyjnej. Dysk w tym sprzęcie oczywiście jest talerzowy i w tym konkretnym przypadku ma pojemność 75 GB. Co ciekawe, ten laptop ma dedykowaną kartę graficzną ATI Radeon 9200, która ma 32 MB pamięci VRAM. Ciekawa sprawa to natomiast porty urządzenia, których było naprawdę sporo. Mamy kolejno złącze do modemu, Ethernet, FireWire, 2 USB 2.0, wow. A uwaga, to dziwne złącze, jest to mini DVI do podłączania zewnętrznych monitorów oraz combo jack słuchawkowy. Z drugiej strony znajdziemy złącze do ładowania, które ma wbudowaną taką diodę we wtyczce, bardzo fajny bajer swoją drogą, a także szczelinowy napęd DVD. Jednak co mnie osobiście zaskoczyło, to to, że po uruchomieniu tego sprzętu okazało się, że ten komputer ma wbudowaną kartę AirPort, czyli Wi-Fi. No i na całe szczęście da się też podłączyć do współczesnych sieci Wi-Fi, także możemy mieć bezprzewodowy internet w tym MacBooku. Ten konkretny iBook G4 ma zainstalowany system Mac OS X w wersji 10.4.11 Tiger, więc nie była to najwyższa wersja, którą można było zainstalować, bo można było zainstalować Leoparda w wersji 10.5.8, z tego co kojarzę, na iBookach G4. Jednak ja zostawiłem taką wersję, z jaką dostałem laptopa od Wojtka. No, a skoro już laptopa wyczyściliśmy przynajmniej z zewnątrz, no to pomyślałem, że trzeba byłoby go troszeczkę dopisać, instalując troszeczkę softu.
padło na Photoshopa CS3, bo pomyślałem, że dość interesującym doświadczeniem byłoby spróbować zrobić właśnie miniaturę do tego filmu na tym iBooku, którego będziemy dzisiaj omawiali, więc zabrałem się za instalację. I tutaj natknąłem się na pierwszy problem. O ile do samego systemu operacyjnego hasła nie musiałem podawać, tak w przypadku instalacji programu już tak. I tak zgadliście. Widz, który podesłał mi laptopa, nie podał mi żadnego hasła. No ale chyba uda się jakoś wyzerować hasło bez ponownej instalacji systemu operacyjnego. Prawda? Ano prawda, bo w 2004 roku szyfrowanie czy zabezpieczanie urządzeń mobilnych, no cóż, było bardzo, bardzo daleko w tyle. Wystarczyło tak de facto uruchomić system w trybie awaryjnym tekstowym, żeby uzyskać dostęp do roota. A z racji tego, że Mac OS X to system Unixowy, można było na nowo ustalić hasło do naszego użytkownika, wpisując komendę passwd. I cyk, hasło ustawione i można było zainstalować pakiet Adobe. No i dla ciekawskich, tak wygląda instalator Photoshopa CS3. No i nie przeciągając dalej, odpalmy Photoshopa i pokażę Wam, jak to działa. Okej, słuchajcie, to zaczniemy sobie od Photoshopa i spróbuję tutaj zrobić miniaturę, bo wydaje mi się, że na Photoshopie CS3 powinno mi się to udać. Mam swoje zdjęcia z Lumixa GH4, które są w rozdzielczości mniej więcej no coś powyżej 4K powiedzmy. No i sobie miniaturę zrobimy w rozdzielczości 4K, jak sami widzicie, no bo takie po prostu wrzucam na YouTube'a. Takie foto waży 5 mega, jest w JPEG-u normalnie. No i dobra, no i w Photoshopie się odpaliło. To weźmiemy sobie, zrobimy tak. Zaznaczamy całe. Kopiujemy, wklejamy. No jest coś tym fascynującego, że... dobra, to mi się już nie przyda. Muszę przyznać, że Photoshop do takich prostych zadań jak wykonanie miniaturki na YouTubie, to nawet taka wersja CS3 nadaje się całkiem nieźle. Jasne, nie mamy tutaj inteligentnego zaznaczania, które jest dość upierdliwe, gdy trzeba robić to manualnie, ale hej, to działa. I jak sami widzicie na ekranie, byłem w stanie przygotować bardzo prostą miniaturę, którą normalnie przygotowałbym na swoim komputerze. No i cóż, wydaje mi się, że ta grafika wygląda całkiem nieźle, skoro w nią faktycznie kliknęliście, dostając się do tego filmu. I muszę przyznać, że jest w tym coś fascynującego, że byłem w stanie obrobić zdjęcie ze współczesnego aparatu w stosunkowo wysokiej rozdzielczości i przygotować miniaturę na portal, który w momencie produkcji tego laptopa jeszcze nawet nie powstał. Tak więc jasne, może nie było to najszybsze wykonanie miniatury, które zrobiłem w życiu, ale hej, da się i było to naprawdę pozytywne zaskoczenie. No tak, ale z racji tego, że ja montuję dla Was filmy i przez jakiś czas robiłem to w Final Cut'cie, bardzo zastanawiałem się, czy na takim iBooku G4 będziemy w stanie uruchomić wersję Final Cut'a. I rzeczywiście znalazłem odpowiednią wersję Final Cut'a pod procesory G4, ale jak sami widzicie, tutaj dostajemy komunikat, że nasz laptop niestety nie spełnia minimalnych wymagań, bo mamy troszeczkę za słaby procesor, gdzieś tam o jakieś 50 MHz, ale myślę tutaj większym problemem będzie karta graficzna, która nie wspiera jakichś featureów OpenGL. No i mamy zdecydowanie zbyt mało VRAM-u. Ale gdy sobie klikniemy kontynuuj, jak możecie zgadywać, nic się nie dzieje, bo Final Cut po prostu się zamyka, jak widzieliście tam na doku, więc troszeczkę za słaba maszyna do tego typu rzeczy. Ale na całe szczęście, jak widzicie, mamy tutaj iMovie HD. Więc gdybyśmy chcieli, możemy sobie spróbować pomontować filmiki w klasycznym programiku iMovie, do którego jak załadowałem klipy 720p, które skopiowałem ze swojej filmy z neta, to 720p to jest zdecydowanie za dużo do takiego laptopika, mimo że iMovie nazywa się HD. Hej, możemy spróbować wrzucić sobie tutaj jakieś zdjęcie do iMovie i co? I myśli. O, i pyk. Więc jakbyśmy chcieli sobie na przykład zrobić pokaz slajdów ze zdjęciami, no to byłoby to totalnie możliwe. Także ciekawa sprawa, iMovie HD. Gdybyśmy mieli jakąś na przykład kamerę na FireWire i ponagrywali trochę klipów, to pewnie dałoby radę zmontować prosty filmik na takim iBooku. No ale wiadomo, iBooki to nie były PowerBooki, więc one były bardziej do zastosowań takich domowych, rekreacyjnych. Wojtek miał tutaj także zainstalowanego Microsoft Worda,
więc możemy sobie zobaczyć, jak wyglądał Word w wydaniu dla Maca. Jak widzicie, ikonka jest w ogóle kompletnie inna niż taka, która była na PC-tach Windowsowych. Okej, tak to wygląda. No tak, ale widzę, że po uruchomieniu wygląda to bardzo podobnie, z tym, że widzę, że Word jest jakoś rozwalony na kilka okienek. To chyba taki macOS-owy trend był swego czasu, ale Word to Word. Widać, że działa. Mamy tutaj oczywiście wszystkie różne narzędzia. Swoją drogą, jaka to jest wersja About Word? Word 2004, okej. No właśnie, ale jak mówiłem, to nasz iBook G4 ma wbudowane Wi-Fi. Czy zatem da się na nim przeglądać współczesny internet? Otóż to troszeczkę skomplikowane. No nie czarujmy się, ten sprzęt ma mało RAMu i procesor jak na dzisiejsze standardy jest bardzo słaby. Mamy wbudowaną przeglądarkę Safari w macOS-a, ale ona jest mega przestarzała i praktycznie bardziej wymagające strony z HTTPS-em po prostu nie chcą się w ogóle załadować. Na szczęście mamy fork Firefoxa, który nazywa się Ten for Fox, który też już w sumie nie jest rozwijany przez długi czas, ale jest to i tak zdecydowanie nowsza wersja przeglądarki i rzeczywiście tam, gdy jesteśmy cierpliwi, to współczesne internet da się przeglądać. No, ale jak sami widzimy, no, przeglądanie współczesnego internetu na takiej przeglądarce, na takim sprzęcie, no, pozostawia trochę dużo do życzenia. No, ale prostsze stronki, takie jak na przykład stare Pro, powiedzmy, że są w jakimś tam stopniu przewijalne, no, na pewno dałoby radę sobie takie jakieś artykuły tutaj przeczytać. Wyszukiwarka Google'a jest już sporo lepsza. No i da się faktycznie tutaj znaleźć jakieś rzeczy, na przykład da się znaleźć mojego Instagrama, na którego Was zapraszam, jak już o nim mowa. No ale dla cierpliwych nawet taki Instagram się ładuje i nawet moglibyście sobie pooglądać zdjęcia. Tutaj jak na przykład trzymam gamingową deskę do krojenia, albo serwer, albo chwalę się jakimiś LEDami. No, nawet działa. Postawmy sprawę jasno. Macintosze nigdy nie nadawały się jakoś specjalnie szczególnie do gier i nigdy w sumie w takich kategoriach nie były rozpatrywane, ale tak, na Maci nawet w erze PowerPC powstało sporo gier. I na przykład zadziałała jedna z moich ulubionych gier z dzieciństwa, czyli Harry Potter i Komnata Tajemnic. Ja już sobie troszeczkę potestowałem tą gierkę. Możemy sobie wybrać w ogóle ustawienia graficzne, możemy sobie wybrać rozdzielczość, możemy nawet refresh rate, zobaczcie, wybrać nawet 120 Hz. Okej, i mamy tutaj Harry'ego Pottera i Komnatę Tajemnic. Jest to gra, w którą ja bardzo dużo grałem w dzieciństwie, więc jest to dla mnie mega sentymentalny temat. No i ta gierka wygląda i działa całkiem nieźle, szczerze mówiąc, na tym MacBooku, znaczy MacBooku, iBooku, cały czas się mylę. I momentami wyciąga naprawdę 60 fpsów, bo to czuć, ale czasami gdzieś tam mamy jakieś dropy do powiedzmy 30 czy tam 20 klatek. Mimo wszystko, z racji tego, że Maci raczej nie były specjalnie gamingowymi komputerami, no i wtedy też mam wrażenie, że tolerancja była dużo, dużo większa na płynność rozgrywki, to ta gra chodzi tutaj naprawdę bardzo, bardzo przyzwoicie. Co ciekawe, na Macintosze wyszła też pierwsza odsłona Halo. I jako ciekawostkę dodam, że tak naprawdę Halo de facto początkowo było projektowane stricte z myślą o Macintoszach. And so I'm very happy to welcome on the stage Jason Jones, who is the co-founder of Bungie and the Halo project lead. Halo is the name of this game and we're going to see for the first time Halo. Welcome, Jason. Thanks, Steve. Everything you're about to see is being rendered in real time on a Macintosh using OpenGL. No i proszę Państwa, przed Wami pierwsza odsłona Halo na iBooku G4. Okej, słuchajcie, i mamy tutaj początkową lokację. Troszeczkę mi ta początkowa lokacja z Halo przypomina troszeczkę Half-Life'a i ten strój Gordona Freemana. Natomiast my tutaj mamy Master Chefa. Znaczy jest to wszystko dość responsywne. Nie wygląda może za pięknie, ale też specjalnie ustawiłem najniższe ustawienia graficzne, bo mówię, to nie był jakiś potężny sprzęcior, ale jak sami widzicie, graficznie wygląda to całkiem. No i przede wszystkim śmiga całkiem płynnie, więc to myślę jest dla nas nawet jeszcze ważniejsze. No, ale teraz dochodzimy do prawdziwego rodzynka i swego rodzaju ewenementu. Jak sami wiecie, Minecraft, przynajmniej wersja główna, jest oparta o Javę. Co za tym idzie, nawet na takich starszych powerbookach swego czasu Minecraft działał. Oczywiście w pewnym momencie to wsparcie zostało złamane, bo została wymagana nowa wersja Javy,
ale moderzy przygotowali nam specjalną wersję zoptymalizowaną właśnie pod PowerBooki G4 czy pod iBooki G4. Jest to specjalna wersja Minecrafta 1.5.2, która ma przy okazji wbudowanego Optifine'a, szereg optymalizacji, żeby w ogóle w jakimś stopniu się ta gra uruchomiła. Jak działa? Zobaczcie sami. Już wam zaspoileruję, że działa na tym sprzęcie fatalnie, ale no, umówmy się, odpalanie gry takie jak Minecraft na takim sprzęcie to jest bardziej na zasadzie ciekawostki czy dema. I nikt o zdrowych zmysłach raczej nie myśli, że no, będzie on działał dobrze albo że będzie grał faktycznie w Minecrafta na takim sprzęcie. Traktujcie to po prostu jako ciekawostkę. Co do tego Minecrafta, warto tutaj zaznaczyć, że należy go odpalić w trybie full screena, a F11. Wtedy mamy troszeczkę jeszcze boosta i też z tego co wiem, to warto jest połączyć się na jakiś serwer multiplayer, żeby generowanie świata przerzucić jakby na serwer, a nie męczyć naszą lokalną maszynę. Więc no tutaj działa to na najniższych ustawieniach, no jak sami widzicie. Ja bym powiedział bardziej, że Minecraft się uruchamia w ramach ciekawostki, niż że jest grywalny na tym iBooku G4, ale no... Ilość FPS-ów, ciężko powiedzieć, mamy jakieś 7, 9, 8, ale no chyba i tak jest dość imponujące moim zdaniem, że ten Minecraft się tutaj uruchamia na takim sprzęcie, ale i tak dalej imponuje mi to, że sprzęt, który jest tak stary, jest w stanie uruchomić jakąś tam wersję Minecrafta. No, teraz już nawet zobaczcie, jak się świat wygenerował trochę. To tak jakoś w miarę odżyło to wszystko i te nawet bloczki wypadają tak w miarę sensownie momentami. Ale tak, no uruchamia się i pewnie na serwerze multiplayer jakbyście się bardzo uparli, to dałoby się pograć, także no bardzo interesująca sprawa. Tak więc, moi drodzy, sam iBook G4 splisywał się całkiem nieźle. Myślę, bardzo pozytywnie był w stanie zaskoczyć nas tutaj Photoshop, a także niektóre stare gierki działały również bardzo przyzwoicie. Oczywiście używanie iBooka G4 w dzisiejszych czasach no, nie ma sensu, bo można kupić zdecydowanie wydajniejsze sprzęty w podobnych cenach, ale jest to naprawdę bardzo ciekawe urządzenie, właśnie przez to, że ma nietypową architekturę jak na dzisiejsze czasy PowerPC. Ja jakiś czas temu też nagrywałem materiał na temat Maca Pro z procesorem G5, więc ciekawskich odsyłam tam do karty. To ten film już ma trochę lat na karku, więc może niekoniecznie być tak super ładny jak ten dzisiaj. Ogólnie mam wrażenie, że Macintosze w tamtych czasach były naprawdę bardzo ciekawe, właśnie głównie za sprawą tej innej architektury, no bo było to coś jednak innego niż standardowe PC-ty w tamtych czasach. Później jak się sytuacja potoczyła, to myślę, osoby wgryzione w Apple'a wiedzą. Myślę, że skoro mamy już film na kanale o Macu G5 i mamy teraz o jakimś Macu G4, to trzeba byłoby pójść o krok niżej i zejść do jakiegoś Macintosha z procesorem G3. A mam już taki laptop, bo jakiś czas temu również Wiz mi go podesłał, więc no, może w kolejnym odcinku z cyklu retro właśnie zabierzemy się za niego. Z tego miejsca chciałbym jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować Wojtkowi za to, że zdecydował mi się podesłać tego iBooka. Także serdecznie pozdrawiam i dziękuję, że mi i widzom sprawiłeś taką radość, że mogliśmy sobie zobaczyć taki odcinek. Dajcie znać w komentarzach, jak wam się podobał dzisiejszy odcinek i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. Bye.